Dzisiaj rozmawiamy o zawodnikach, którzy nie pojechali na Mundial ze względu na kontuzję. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa Rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz co w murawie piszczy? Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Józef sakni. Reprezentant Tunezji uważany jest za największą gwiazdę swojej reprezentacji i jest również jej najlepszym strzelcem. Jest zawodnikiem, którego z mistrzostw wyeliminowało zerwanie więzadeł. Msakni był jednym z bohaterów kwalifikacji, a także walnie przyczynił się do zdobycia przez swój klub Al-Duhail tytułu mistrzowskiego. 27 latek zagrał w 24 spotkaniach, w których zanotował 25 trafień i 15 asyst. Frank Fabra, 27-letni obrońca reprezentacji Kolumbii, z którą mierzyć będzie się w grupie nasza reprezentacja, to kolejny zawodnik, który opuści mistrzostwa ze względu na zerwanie. Boczny obrońca Boca Juniors był pewniakiem do występu w pierwszej 11 i jego absencja będzie dużym osłabieniem zespołu Jose Kermana. Zdaniem mediów nieobecność zawodnika, którym interesują się od dawna zespoły z Europy, jest problemem nie tylko ze względów sportowych. Ma on być bardzo lubianym członkiem zespołu, który w znacznej mierze przyczynia się do utrzymania odpowiedniej atmosfery w szatni zespołu z Ameryki Południowej. Manuel Lanzini, piłkarz, który doznał kontuzji na zgrupowaniu już po selekcji zespołu na Mistrzostwa Świata. Kolejny, który musiał porzucić marzenie o mundialu z powodu zerwania więzadeł krzyżowych. Ofensywny pomocny West Ham United nie ma bogatego doświadczenia w prezentacji który zagrał do tej pory ledwie cztery razy, notując jedno trafienie, ale z pewnością liczył na odciśnięcie swojego piętna w drużynie, przed którą, jak przy okazji każdego turnieju, cele postawione są niezwykle wysoko, a był typowany do odegrania znaczącej roli. 25-letni Argentyńczyk wystąpił w sezonie z 29 spotkaniach, w których zdobył 5 bramek i 9 razy asystował kolegom. Aleksandr Kokorin, 26-letni napastnik Zenita Sankt Petersburg, zerwał więzadła krzyżowe w spotkaniu z Lipskiem w jednej ósmej finału ligi Europy. Był on kolejnym po Gikii i Wassinie, pewniakiem przeczesowa, który z powodu urazu wypadł z kadry przed mistrzostwami. Była to o tyle zła wiadomość, że to właśnie Kokorin, uznawany jest od dawna za najlepszego napastnika zespołu, a bardzo słabe wyniki reprezentacji przed mistrzostwami tylko potwierdziły obawy o możliwości ofensywne kadry Rosji. Co prawda na samym turnieju Rosjanie rozbili Arabię Saudyjską 5:0, ale z hura optymizmem warto wstrzymać się chyba w tym momencie do spotkania z nieco bardziej wymagającym rywalem. Aleksandr Kokorin rozegrał w ramach Ligi Rosyjskiej Ligi Europy 31 spotkań, w których zdobył 16 bramek i 6 razy asystował. Lars Stindl, 29-letni kapitan Borussii Męczny gladbach nie miał spektakularnego sezonu, ale należał do pewniaków Joachima Lewa w ostatnim czasie i był faworytem do wyjazdu na Mundial w Rosji. Kontuzja stawu sokowego odniesiona na dwie kolejki przed końcem sezonu przekreśliła te marzenia. Przed kontuzją napastnik zagrał w 37 spotkaniach, w których zdobył tylko 7 bramek i dołożył do tego 3 asysty. Sergio Romero. Argentyna nie ma gwiazdy na pozycji bramkarza. W rozwoju zatrzymał się, a pokusić można o stwierdzenie, że nawet cofnął heronimo ruli z Realu Sociedad. Kolejnym ciosem okazała się zatem kontuzja rezerwowego bramkarza Manchester United, Sergio Romero. Przy tej okazji pojawiło się kilka kontrowersji, bo zdaniem otoczenia piłkarza uraz nie był na tyle poważny, aby golkiper nie mógł pojechać na turniej. Ostatecznie na mistrzostwa nie pojechał i pierwszym wyborem w bramce Albi Celestes jest doświadczony Willy Caballero. 31-letni zawodnik rozegrał w sezonie 10 spotkań w Pucharach, w których stracił 4 gole i zanotował 7 czystych kont Alex Oxley Chamberlain Uniwersalny pomocnik Latem zamienił Arsenal na Liverpool i ma za sobą udany sezon, co prawda nie był zawsze niezastąpionym elementem wysiłku jedenastki, ale grał regularnie i notował dobre liczby. Zerwany więzadła w kolanie w trakcie spotkania Ligi Mistrzów z Romą powodują, że 24-latek opuści kolejny wielki turniej. Kontuzjowany był także w trakcie poprzednich Mistrzostw, a także Euro 2016. Angielska reprezentacja ma przed sobą trudne zadanie spełnienia dużych oczekiwań, nie posiadając jednak nadmiaru gwiazd światowego formatu, będących w dodatku w wysokiej dyspozycji. W takim przypadku Oxlade mógł być solidnym wzmocnieniem zespołu gareta Southgate'a. W minionym sezonie zagrał w 52 meczach, zdobywając 5 goli i notując 7 asyst. Dani Alves, 35-letni boczny obrońca, jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników na świecie. Trofea wznosił Sewi, Barcelonie i Juventusie, a obecnie PSG. Brazylijczyk odniósł kontuzję na początku maja w pucharowym spotkaniu, osłabiając jedną z nielicznych pozycji w kadrze Canarinhos, gdzie Tite nie może dowolnie przebierać w zawodnika najwyższej klasy. Oprócz Danilo w kadrze znalazł się 29-letni, ale mający w dorobku jedynie 4 mecze w kadrze Fagner. Danilo zegrał 41 spotkań, w których 5 razy trafił do siatki i 10 razy asystował partnerom. Dimitri Payet, uniwersalny pomocnik miał doskonały sezon, nim w trakcie pierwszej połowy finału Ligi Europy przeciwko Atletico Madryt odnowiła mu się kontuzja mięśniowa. Piłkarz Marsili był jednym z najlepszych zawodników trójkolorowych podczas euro gdzie zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty. Z pewnością miał podstawy, aby liczyć na powołanie. Był decydującym zawodnikiem również w trakcie części kwalifikacji, ale od mniej więcej połowy ubiegłego roku przestał być dla Szampa istotnym elementem zespołu. W obliczu ogromnego bogactwa, zwłaszcza w formacjach ofensywnych, nie jest to niepowetowana strata dla reprezentacji, która to jednak, jak wiemy, nie zachwyciła w swoim pierwszym spotkaniu na Mistrzostwach. Francuz w minionym sezonie rozegrał 47 spotkań, w których zdobył 10 goli i aż 24 asysty. Lorą Kościelny, podstawowy obrońca Arsenalu, także pewnie w kad o Mistrzostwach pożegnał się w trakcie półfinału Ligi Europy przeciwko Atletico. Obrońca, który kilka lat temu miał propozycję reprezentowania Polski, zerwał się na Achilles'a i jego przerwa w grze trwać będzie około pół roku. Pierwsze diagnozy zapowiadają jego powrót na grudzień. Doświadczony obrońca najprawdopodobniej stracił szansę na swoje ostatnie Mistrzostwa Świata. W tym momencie ma 32 lata. Do momentu urazu zagrał w 32 meczach, w których zdobył dwa gole. Sting czy Lanzini, być może będą mieli jeszcze okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. Tacy piłkarze jak Alves czy Kościelny najprawdopodobniej stracili szansę na występ na najważniejszym turnieju piłkarskim na świecie. Czekam na komentarze i opinie, kogo Wam będzie najbardziej brakować spośród kontuzjowanych zawodników. Już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.